widzicie Państwo tutaj najczęstszy układ, właśnie połączenie objawów suchej znielizny kapustnych z wertycyliozą. I tu mamy nawet układ taki pasmowy, czyli we wczesnych fazach, jaki jest. W przypadku sprawcy wertycyliozy, wertycylium, wystarczy ta temperatura, którą teraz mamy. Dlatego ja się obawiam, że tę roślinkę jedyną, którą tu wyrywaliśmy, już widzimy porażenie, że ta infekcja właśnie wertycyliozą zachodzi właśnie teraz. Państwo będziecie oceniali stopień uszkodzeń przez różne owady, szczególnie tej części podziemnej, szczególnie larw śmietki, to tym bardziej połóżcie większy nacisk na stosowanie fungicydów, właśnie tych o dużych zdolnościach translokacyjnych. Cześć! Ochrona rzepaku to kluczowy element, żeby uzyskiwać wysokie plony. I o tym dziś będę rozmawiał z naszym gościem. Zapraszam Was na materiał. Panie Andrzeju, jesteśmy na rzepaku, na plantacji rzepaku, która była niedawno siana, ale zanim o tej plantacji, chciałbym kilka słów, żebyśmy porozmawiali na temat ogólnie sytuacji ochrony rzepaku w Polsce, bo wiemy, że rzepak jest taką rośliną, która praktycznie na polu spędza cały rok. Jedne rzepaki kończymy zbiór, a za chwilę już siejemy. No i jest to roślina wymagająca pod kątem ochrony. No i jakie według Pana w tym roku, z czym się borykaliśmy, co może najwięcej problemów stwarzało może tutaj rolnikom na polach? Rok był bardzo trudny, w zasadzie w mojej 30-letniej ponad karierze, kiedy prowadzę doświadczenia, a również prowadzę plantacje, opiekuję się polami, no takiego nie było. Charakterystyczną cechą tego roku były jednak te warunki meteorologiczne, które spowodowały na przykład bardzo silne uszkodzenia kwiatostanów w trakcie okresu kwitnienia, czyli konkretnie chodzi o mrozy. Zostały wymrożone dna kwiatowe, całe pędy główne i ta masa, która się zwykle gromadzi na pędzie głównym, no niestety została stracona. Liczyliśmy później, w trakcie jeszcze okresu dojrzewania, że rzepak nadrobi masą tysiąca nasion ten plon i mimo wszystko uzyskamy te wysokie poziomy, te na które liczymy zawsze w przypadku rzepaku, bo to jest bardzo istotne, to jest kwestia kalkulacji opłacalności. No niestety ten rzepak nie nadrobił ze względu na suszę. Natomiast takim czynnikiem wspólnym, który cały czas limituje nasze plantacje, plonowanie naszych plantacji, w sytuacji, kiedy my mamy bardzo dobre w tej chwili odmiany rzepaku, no to są organizmy termofilne. Czyli organizmy, które no w tym ocieplaniu się klimatu nabierają coraz większego znaczenia. I jeszcze kilkanaście lat nie mieliśmy na tą skalę do czynienia z tymi organizmami. Jest to rzecz relatywnie nowa. Powiedziałbym relatywnie, może nie całkiem, ale relatywnie. Staram się położyć nacisk w prowadzeniu plantacji, w ochronie plantacji na ograniczenie tych organizmów termofilnych. Jakie to są organizmy termofilne? Niestety mamy dwojakiego rodzaju te organizmy termofilne, tak zwane te pochodzenia aerobiologicznego, czyli nalatujące z powietrza, po angielsku to jest airborne pathogens, a drugie, myślę, że te trudniejsze do skontrolowania, niektórzy mówią, że niemożliwe do skontrolowania, to są soilborne pathogens, nie? Znaczy te organizmy odglebowe i one rzeczywiście, kontrola ich jest bardzo trudna, dlatego, że one infekują rośliny przez system korzeniowy, przez włośniki i rozwijają się w nich już w wiązkach przewodzących. I w zasadzie 7 miesięcy, czyli mniej więcej od teraz aż do okresu tuż przed zbiorem, my nie widzimy nic. Kompletnie nic, więc pytanie, czy mamy czekać na pierwsze objawy, jak to niektórzy zalecają? Nie, tu się nie czeka na pierwsze objawy, bo pierwsze objawy widać może na liściach w fazie dopiero kwitnienia, charakterystyczne podziały. To jest za późno. To, co teraz będzie się dzieje, co będziemy robić na plantacji o tej porze jesienią, praktycznie decyduje o wszystkim, o sukcesie w ogóle prowadzenia plantacji rzepaku. Później Państwu pokażę przykłady tych pędów z charakterystycznymi objawami, które jeżeli je zidentyfikujemy, to znaczy, że po prostu popełniliśmy błąd, a mianowicie kontrola wertycyliozy i kontrola suchej znielizny kapustnych w
formy łodygowej. Łacina verticillium, dalie lub longisporum. Sprawca suchej znizny kapustnych to jest głównie plenobozus, plemodomus biglobozus, na który nie ma odporności, tak jak to niektórzy deklarują. Nie ma odporności na plemodomus biglobozus. Chodzi o odporności odmianowe. Odmianowe, tak. Tutaj geny RLM7 nic nie pomagają. Pomagają w przypadku, że tak powiem, bratniego patogenu, patogen plenodomus maculans. Natomiast w przypadku plemodomus biglobozus nie. Dlaczego ja mówię o tych patogenach jako o grupie? Dlatego, że one zwykle pojawiają się na roślinie jednocześnie. Znaczy, nie ma między nimi antagonizmu. I też przy okazji chciałbym zaznaczyć, że czasami przy jednym zabiegu możemy te patogeny zwalczyć, ale nie oczywiście późną wiosną, koniecznie na jesień, koniecznie w zasadzie tuż blisko tego okresu. Później będziemy sobie wyciągać roślinki, pokażę, jak to jest bardzo ważne. Jeżeli my się spóźnimy z zabiegami właśnie jesienią w tym roku, to może się okazać, że będziemy mieli takie właśnie łodygi, jak to obserwujemy na 90% plantacji, z typowymi symptomami właśnie wersyliozy i suchej znizny kapustnych. Co trzeba dobrego powiedzieć, że nie wymieniłem takiego powszechnie znanego patogena, jakim jest Sclerotinia sclerotiorum, czyli sprawca znizny twardzikowej. I w zasadzie wszyscy przed tym patogenami się przestrzegają. Natomiast co mogę dobrego powiedzieć, że jeżeli jest dobra prowadzona plantacja od jesieni do wiosny, to ja na żadnym gospodarstwie nie mam problemów z kontrolą znizny twardzikowej, czyli sprawcą Sclerotinia sclerotiorum. Dlaczego? Dlatego, że te komponenty, które stosowane są wcześniej, działają na owocniki tego sprawcy i on nie ma z czego po prostu uwalniać zarodników. Czyli można tak to powiedzieć, że przy okazji zwalczania suchej znizny kapustnych jednocześnie te same substancje nam eliminują tego patogena i po prostu o nim jakby zapominamy, może nie zapominamy, tylko nie ma takiego znaczenia już. Musimy wiedzieć, że w przypadku Sclerotinii sclerotiorum, czyli sprawcy znizny twardzikowej, źródło infekcji pochodzi z tej samej lokalizacji, z tego samego miejsca, czyli po prostu patogen z owocników kiełkujących właśnie z gleby uwalnia zarodniki. Natomiast w krótkim cyklu rozwoju, który jest bardzo mocno się w Polsce rozwija, ten grzyb atakuje przez system korzeniowy. Jeżeli my zastosujemy preparaty, które mają aktywność, sposób działania systemiczny, bardzo systemiczny, niektóre substancje nawet mają tendencję wchodzenia do korzenia, do systemu korzeniowego, to my zapobiegamy również jednocześnie rozwojowi znizny twardzikowej. Także te zabiegi jesienne, odpowiednio skomponowane, za chwilę będę mówił co, stosujemy, czy wczesnowiosenne, mają ogromne znaczenie dla kontroli również znizny twardzikowej. Później już jest naprawdę, naprawdę łatwiej prowadzić plantację, bo nawet się niespecjalnie koncentrujemy na zgnieźnie twardzikowej, tylko na kontroli alternariozy na przykład. Panie Andrzeju, jest Pan ekspertem, jeżeli chodzi tutaj o verticillium. Prowadził Pan szereg badań. Jak to wygląda w ogóle w badaniach takich laboratoryjnych, że tak powiem? Jakie tutaj substancje przynoszą najlepsze efekty? Początek badań nad verticilliozą to nie jest coś, żeśmy zauważyli w tym roku, w zeszłym roku. My zauważyliśmy w 2017 roku dziwne zjawiska na poletkach coborowskich, na odmianach. Nagle tam się pojawiły, nie wiem, na kilkudziesięciu odmian, 70 odmian rzepaku, tych najnowszych, zarejestrowanych, niezarejestrowanych, beżowe przebarwienia. Oczywiście one się różniły skalą, ale w przeważającej części to była skala 90% porażenia. Do końca nie mieliśmy pewności, co to tak naprawdę jest. Pobraliśmy łodygi w 2017 roku, wyizolowaliśmy te patogeny na szalki i określiliśmy molekularnie przynależność gatunkową. I określiliśmy, że to są gatunki należące do verticillium. I to był początek badań w zasadzie etapu tego szalkowego, tego laboratoryjnego. Wtedy oczywiście tu w Polsce się nie mówiło w ogóle o verticilliozie jako o chorobie w jakimś znaczeniu wielkim, a już widzieliśmy, że to jest potężny problem już wtedy. W historii zdarzało się, że widzieliśmy jedną, dwie rośliny w zasięgu wzroku i to tak pokazywaliśmy jako przykład książkowy.
tej chwili mamy sytuację, w której jest 100% porażenia, 99-98% porażenia, czyli wszystkie łodygi wyglądają mniej więcej, jak za chwilę pokażę na przykładach. Kiedy wyizolowaliśmy te patogeny i stworzyliśmy czyste kultury, zaczęliśmy badać, które substancje aktywne pracują. Później wiedzieliśmy, które substancje aktywne pracują. W międzyczasie założyliśmy pierwsze poletka i takich tych poletek rocznie około było 300. Określiliśmy, które nie tylko substancje aktywne wykazują działanie, ale te, które również wykazują przenoszenie. A następnie przeszliśmy na produkty. Nie? Szukaliśmy takich produktów, które mają to działanie uzupełniające, mają to działanie skuteczne wobec tych sprawców, które wymieniłem i mają dobre zdolności translokacyjne. Od 2018 roku zaczęliśmy mieć potwierdzenia na poletkach demonstracyjnych, ale poletkach ścisłych również prowadzonych, czy to w stacjach coboru. Te stacje coboru na pewno nas kojarzą z tych doświadczeń, chociażby dlatego, że widzieli, że tu jest poletka na przykład całkowicie porażona, a tu jest całkowicie czyste, 30 cm różnicy. I to był niesamowity kontrast. Bardzo szybko wprowadziliśmy pierwsze doświadczenia już polowe, wprowadziliśmy te technologie do gospodarstw i w gospodarstwach, szczerze mówiąc, to się coraz mocniej rozpowszechnia i plantatorzy, agronomowie widzą różnicę. Widzą, że jak wjedzie kombajn, to zostawia zieloną ścierń. I ta ścierń, nawet kiedy jeszcze desykowano rzepak, no to ona była cały czas zielona. Oczywiście jest to obciążenie dla młocarni, ale jaka to była ogromna satysfakcja, kiedy plantatorzy w gospodarstwach, z całych gospodarstw albo z całego areału zbierali powyżej 6 ton z hektara rzepaku suchego. I to jest to, co naprawdę, czego oczekiwali. I dzisiejsze te odmiany mają taki potencjał, zresztą ten potencjał jest znacznie, znacznie większy, bo w poletkach zbieramy już blisko 8 ton z hektara. W poletkach, co znaczy, że niedługo będzie to możliwe w wypadku gospodarstw. I to jest ta satysfakcja, dzięki temu biliśmy te rekordy. I te rekordy nie tylko biliśmy w Polsce, ale również na Słowacji, w Czechach, w Rumunii również. Może byśmy kilka słów więcej powiedzieli o wertycylium, bo jak pan wspomniał, jest to stosunkowo nowa choroba, która może nabiera coraz większego znaczenia. Jak tutaj działać, na co zwrócić uwagę, bo wspominał pan, że no tutaj te porażenie następuje już jesienią, a efekty dopiero widzimy tak naprawdę wiosną. Jak tutaj działać, jaki tutaj obrać plan, aby ograniczyć maksymalnie rozwój tej choroby? Teoretycznie nie ma środków ochrony roślin, nie ma zabiegów, nie ma rozwiązania na kontrolę wertycyliozy. Oczywiście agronomi wiedzą, jak to robić. To nie jest kwestia zastosowania jakiegoś środka tylko, czy jakiejś substancji aktywnej w jakiejś konkretnej dawce. To jest cały proces, ja to nazwałem protokołem. Bo aby skontrolować tego sprawcę patogena, to musimy albo doprowadzić do sytuacji, w której on nie będzie w stanie zainfekować przez włośniki, przez system korzeniowy, to jest jeden sposób. A drugi sposób, kiedy zostanie system korzeniowy zaatakowany, patogen strzępka grzyba będzie już we włośnikach, będzie w tkankach przewodzących, możemy doprowadzić do tego, że substancja aktywna znajdzie tego patogena i po prostu wstrzyma jego wzrost albo wręcz go pokona. I tu nie ma jednego rozwiązania w praktyce, na polach, na plantacjach, we wszystkich częściach Polski, ale również tam, gdzie pracuję w Europie Środkowej. To taki protokół ochrony obejmuje działania wspólne, ogólne, różne. Czyli zaczynamy od gleby, zaprawianie, żeby nie dopuścić do tej infekcji, a już dojdzie, a na pewno w części dojdzie, to stosowanie określonych środków ochrony roślin, w zasadzie substancji aktywnych. Tych substancji aktywnych jest dosyć sporo, wbrew temu, co się mówi. Bardzo dużo jest tych substancji, które łatwo kontrolują wertycylium, czy to longisporium, czy dalie. I to możemy mówić tutaj o środkach biologicznych, możemy mówić tutaj o środkach biotechnicznych, czy inaczej fitosanitarnych. Możemy tutaj mówić o substancjach aktywnych środków ochrony roślin. I możemy wreszcie mówić to, nad czym teraz pracuję od czwartej, że tak powiem, kategorii środków ochrony roślin, to są wyciągi
roślinne. I to jest temat przed nami. W najbliższej przyszłości, myślę, że w najbliższej przyszłości pojawią się preparaty, które będą zawierały wyciągi roślinne, a więc nie będą to preparaty biologiczne, ale pochodzenia biologicznego, pochodzenia naturalnego, które kontrolują takie patogeny. Jaki jest w takim razie problem? Z czego wynika ten problem z kontrolą wertycyliozy? Problem polega na sposobie działania albo na zdolnościach do translokacji tych substancji aktywnych w wiązkach przewodzących. No i o ile te substancje systemiczne świetnie dają, przenoszą się z prądami wstępującymi w górę, to już z prądami wstępującymi do systemu korzeniowego, to w zasadzie tak naprawdę mamy do dyspozycji już tylko jedną substancję aktywną. To jest azoksystrobina, która zresztą świetnie działa. I to jest, szczerze mówiąc, to jest najważniejszy czynnik i najskuteczniejszy czynnik, dzięki któremu ja utrzymuję plantację z łodygami, ze ściernią do końca zieloną. Nie? Proponuję wykorzystanie różnych środków. Zaprawianie już mamy za sobą, uprawę mamy za sobą. Pozostają w tej chwili nam zabiegi nalistne. I tymi zabiegami nalistnymi może być azoksystrobina. Ja bym teraz prosił też o zwrócenie uwagi na te fazy rozwojowe, które tu widzimy. Jesteśmy na przykładowej plantacji tutaj. Ona ma ile? Dwa liście? Trzy liście właściwe? Nie? Są plantacje, które mają już sześć. Są plantacje, które kiełkują. Nie wiadomo, że wykiełkują ze względu na suszę, więc te fazy są bardzo zróżnicowane. Bardzo zróżnicowane. Ja się poruszam po terenie całego kraju, też po krajach ościennych i wszędzie jest tak samo. W zależności od tego, kiedy kto posiał, oczywiście terminy agrotechniczne, tak jakby to miały już w tej chwili mniejsze znaczenie, bo tam, gdzie jest termin do 25 sierpnia, to na niektórych plantacjach ten rzepak jeszcze wschodzi i nie wiadomo, czy wzejdzie. Te plantacje siane 15-16 sierpnia są w tej chwili w fazie 6 liści i zastanawiamy się, jak długo będzie ten okres wegetacji. Domyślam się, że bardzo długo i w jaki sposób my będziemy hamowali już ten rzepak. Dlatego, że ten okres rozwoju tego wegetatywnego jesieniu się nam wydłuża, a w przypadku tak szybkiego tempa rozwoju na niektórych plantacjach, w niektórych rejonach rzepaku, no prawdopodobnie będziemy musieć użyć dwóch albo trzech zabiegów tam, gdzie zwykle stosowaliśmy jeden. Nie? Czyli mamy efekt zmian klimatu, praktycznie tak. Standardem stają się 2-3 zabiegi ochronne już jesienią. Tak, ale o tym najważniejszym za chwilę będę chciał tutaj powiedzieć na przykładzie tych roślin. Bo te rośliny, które tu widzimy, to mają 2-4 liście, może 2-3 liście i nam się wydaje, że one... Cóż tu można robić, prawda? Jaka jest uzasadnienie robienia czegokolwiek? Wyjąłem przed chwilą przykładową, zupełnie przypadkową roślinę z tej plantacji. Ona, tak jak mówiłem, ma dwa liście właściwie rozwinięte, trzeci się pcha w tej chwili. Mamy długi system korzeniowy. Tu się kształtuje prawdopodobnie gęsia szyjka. Tu jest bardzo niebezpieczne przewężenie w związku z tym, że ta roślina cała pracuje tak, ale najgorsze jest tutaj. Bardzo proszę o zbliżenie. Tutaj bardzo blisko tego systemu korzeniowego. Nie wiem, czy uda się to uchwycić, ale mamy część beżową i część relatywnie białą, taką szklistą. I ta beżowa część już świadczy o rozwoju patogenów. Czyli proszę Państwa, mamy dwa liście właściwe i mamy jednoczesne infekcje odglebowe już w tej chwili. To znaczy, że patogen fizycznie tu przeszedł i rozwija się w systemie korzeniowym. Jeżeli my teraz będziemy czekać na przykład do 6-8 liścia, będziemy czekać na fazę, to my tego patogena nigdy nie zatrzymamy. Tu trzeba już w tej chwili reagować taką substancją, która ma zdolności właśnie translokacyjne, która się przenosi do systemu korzeniowego. I uwaga! Tych zdolności translokacyjnych takich, jakie my potrzebujemy, nie ma żaden triazol. Ani tebukonazol, ani metkonazol, ani difenokonazol, ani protiokonazol. Musimy uszukać innej substancji o tych zdolnościach translokacyjnych. Ja wcześniej już tam jeszcze wymieniłem jeszcze inną substancję aktywną, która ma
zdolności translokacyjnej na poziomie 2,2, czyli logPi jest, współczynnik logPi jest na poziomie 2,2. Czyli co tu jest niebezpiecznego? Najniebezpieczniejszy jest ten rozwój patogenów przez system korzeniowy tutaj i to widać gołym okiem. Pokazuje tutaj igłą. To nie jest zgorzel, na pewno nie jest zgorzel. To są prawdopodobnie już są infekcje przez włośniki, już są wertycyliozy. Może się powtórzę, ale to jest jeszcze, to jest bardzo, bardzo ważne. Czyli kontrola tych patogenów odglebowych. Bardzo niebezpieczne symptomy są tutaj. Wyciągnięcie tej części podliścieniowej, ona jest zbyt długa i ona jest zbyt chwiejna. Ona będzie też narażona w tej chwili na takie podmuchy wiatru, które tu widzimy. To będzie pracowało cały czas, tak. Wieczorem będzie się, w ciągu dnia się będzie kładło w różne strony, a w nocy będzie się podnosiło, także ta roślina będzie narażona mocno też na uszkodzenia mechaniczne. No i później przy okazji tej rozmowy musimy zwracać uwagę na to, co się dzieje w powietrzu, czyli jakie patogeny się będą infekować te części nadziemie, czyli te liście. I tutaj zwracam uwagę szczególną na Plenodomus biglobosus i tu jest kluczowy, to jest ten difenokonazol, o którym już mówiłem. Tu ewidentnie widać już złoża mszyc, widziałem nakucia już skoczków. Prawdopodobnie gdybyśmy poszukali, tutaj to już są też pchełki, zdarza się na plantacjach, bo jestem codziennie w tej chwili na plantacjach. To jest masowo występują nie tylko pchełki, ale również osobniki dorosłe gnatarza. Czyli zwracać na to bardzo mocno uwagę. Zobaczymy, co się będzie działo ze śmietką, bo śmietka to jest takim kolejnym tematem, który sprzyja rozwojowi tych patogenów odglebowych. I w tym wypadku wchodzą już w grę inne patogeny, nie tylko wertycylium. A tu może takie doprecyzowanie, takie dodatkowe pytanie moje, czy jeżeli mamy uszkodzenia korzenia śmietką, wtedy też większa może być presja, czy też wrota do choroby, tutaj wertycylium mam na myśli. Niestety nieskuteczność kontroli na przykład z larw śmietki, czy w ogóle śmietki owadów dorosłych powoduje to, że praktycznie ta ochrona grzybowa robi się mało skuteczna, a czasami nawet nieskuteczna. Dlatego tym większe, jak Państwo będziecie oceniali stopień uszkodzeń przez różne owady, szczególnie tej części podziemnej, szczególnie larw śmietki, to tym bardziej połóżcie większy nacisk na stosowanie fungicydów, właśnie tych o dużych zdolnościach translokacyjnych. Co jeszcze ważnego trzeba powiedzieć, że ta pogoda, którą teraz mamy aktualnie, to jest okres, jesteśmy w okresie takich gorących dni, nie mamy deszczu, wszyscy my czekamy na deszcz, i w tym momencie najczęściej z mojego doświadczenia biologicznego wynika, że te zarodniki pochodzenia z powietrza, czyli pochodzenia tego i te, które osiadają na liście, najczęściej słońce ich wypala. Po prostu one osiadają na liście, ale nie są w stanie zainfekować. Nie doprowadza. Najczęściej to była sytuacja w poprzednim sezonie, że inkubację tych zarodników dopiero widzieliśmy późno jesienią, czasami nawet pod śniegiem. Natomiast te patogeny, które atakują ze strony systemu korzeniowego, trzeba uważać, bo im sprzyja rzeczywiście temperatura, tym mocniej się rozwijają, im temperatura jest wyższa, ale brak wilgoci, czy brak opadów w ogóle im nie przeszkadza. Czyli trochę inaczej niż w wypadku sprawcy kiły, Plasmodiophora brassicae. Tam jest wymagana i temperatura, i wilgotność. W przypadku sprawcy wertycyliozy, wertycylium, wystarczy ta temperatura, którą teraz mamy. Dlatego ja się obawiam, że tę roślinkę jedyną, którą tu wyrywaliśmy, już widzimy porażenie, że ta infekcja właśnie wertycyliozą zachodzi właśnie teraz. I musimy zrobić wszystko, żeby tego patogena tutaj w tym miejscu, w miejscu infekcji, czyli przez system korzeniowy właśnie tam zatrzymać. Przywiózł Pan ze sobą tu takie okazy roślin. Co możemy zauważyć na tych łodygach rzepaku? My powoli za chwilę zapomnimy, co na tych plantacjach było w tym sezonie, mimo że te żniwa były niedawno. Tych siernik nie ma już za dużo. Ale to, o czym wcześniej mówiłem, czyli o kontroli tych patogenów, zaczynając właśnie od tej fazy już, kontynuując później na wiosnę, a późną wiosną to już jest kosmetyka, to jeżeli coś będzie nieskuteczne w tym wszystkim,
to będziemy mieli różnego rodzaju objawy. I przyniosłem tutaj Państwu, żeby pokazać, żeby samemu sobie ocenić albo przypomnieć sobie, albo popatrzeć na zdjęcia podczas zniw, jakiego rodzaju patogeny zostają na słomie. To nie jest proste, żeby określić jednego patogena, dlatego że zwykle tych patogenów jest 2 albo 3 na tym samym egzemplarzu, ale wybrałem tu takie egzemplarze, gdzie ewidentnie chciałbym pokazać właśnie takiego wyróżniającego się jednego. W tym wypadku to jest ta sucha zgnizna kapustnych pochodzenia łodygowego. Wszystkich nas uczyli, że sucha zgnizna kapustnych to jest tutaj, w szyjce korzeniowej. To prawda, ale ta nowa forma, forma łodygowa, czyli Plenodomus biglobosus, to wygląda w ten sposób. I ona powoduje, ona ma takie główne szkodliwość, to jest też polega na tym, że uszkadza tkanki mechaniczne tych wierzchnich warstw i najczęściej ta łodyga się łamie. Czyli tu mamy przykład tej suchej znizny kapustnych. No nie da się ukryć, że tu mamy od razu drugiego patogena, bo nigdy nie jest tak, że jest tylko jeden patogen. Przykład miał być suchej znizny kapustnych. Widzicie Państwo tutaj najczęstszy układ, właśnie połączenie objawów suchej znizny kapustnych z wertycyliozą. I tu mamy nawet układ taki pasmowy, czyli we wczesnych fazach jaki jest. Taki charakterystyczny objaw. Tak. Więc tu mamy absolutnie, powiedzmy, 95% symptomów na porażonych plantacjach, to jest układ tych dwóch patogenów. Tu starałem się Wam znaleźć takie typowe przykłady wertycyliozy, czyli tych zmian takich na łodygach, które rozpoznajemy przede wszystkim po kolorze, czyli beżowe takie przebarwienia na początku ciągnące się pasami. Później one mają te zmiany takie dookólne na całej objętości. Jeżeli jest dobra, wilgotna pogoda, to jak zdejmiemy sobie tę skórkę z powierzchni, to widać takie ciemne miejsca tutaj, takie ciemne punkty i to są już mikrosklerocja. I te mikrosklerocja dostają się do profilu glebowego i atakują nam system korzeniowy. Nie musi być rzepak, to mogą być każde inne dwuliścienne. W tym roku widziałem dużo wertycyliozy właśnie na ziemniakach, na burakach, na słoneczniku. Więc to jest, wertycylium to jest polifak, nie? I tu przerwa w uprawie, tak jak niektórzy sugerują, to niewiele da. To jest przykład typowej wertycyliozy. Dużo na ten temat wcześniej mówiłem. Najlepiej rozpoznać po kolorze, po takim przebarwieniu beżowym. A układ najczęstszy to ten, który wcześniej pokazywałem. No i jeszcze jeden, powiedzmy, taki charakterystyczny patogen. To już jest patogen, którego już ciężko znaleźć na dobrych plantacjach. Znizna twardzikowa. Rozpoznajemy po tym, że te tkanki się tak ciągną włosami. A tu jakby, gdybyśmy gdzieś tam poszukali w łodygach, to będą prawdopodobnie sklerocja. I to jest patogen najłatwiejszy do rozpoznania. Osobiście uważam, że tego patogena już na dobrych plantacjach to jest już w tej chwili bardzo mało. Najważniejsze jest kontrolować te patogeny odglebowe, później pochodzenia aerobiologicznego typu Plenodomus, a znizna twardzikowa już będzie przy okazji. Reasumując, to co będziemy robić teraz, we wczesnych fazach jesienią, to będzie wpłynąć na te objawy, które Wam tutaj pokazywałem, które przynieśliśmy tu jako przykłady. I nie chcielibyśmy takich przykładów mieć na plantacjach, dlatego że to oznacza, że te rośliny do końca wegetacji nie przewodziły soli mineralnej i wody przede wszystkim. One zakończyły wcześniej wegetację niż powinny. Czyli doprowadzamy, taką strategią moją w prowadzeniu plantacji jest doprowadzenie do sytuacji, w której łodygi, tkanki przewodzące, korzenie całe do końca pracują. Do końca pracują. System korzeniowy, szyjki korzeniowe nie są zajęte przez jakiegokolwiek patogena, nie stanowią takiego korka ograniczającego przewodnictwo i pracują całe wiązki przewodzące aż do samych łuszczyn. I wtedy możemy budować plon, bo wtedy już wystarczy kosmetyka na łuszczyny. Panie Andrzeju, dziękuję za ogrom przekazanej wiedzy. I co, pozostaje nam życzyć rolnikom, aby udało im się ochronić swoje plantacje, tak żeby te ściewniska po skoszeniu były zielone. Może to się nie wszystkim podobać, zwłaszcza operatorom maszyn, bo kombajny mają ciężej, ale myślę, że wtedy jest plon.
Dla mnie jest ogromną satysfakcją właśnie, kiedy ludzie są zadowoleni, kiedy plantatorzy są zadowoleni. Oczywiście ja nie mam takiej mocy, żeby upowszechnić tę wiedzę samodzielnie, dlatego ten program jest bardzo ważny, ale z punktu widzenia chyba plantatorów, użytkownika, bardzo ważny jest kontrakt z doradcami. Pamiętajcie, aby lustrować swoje plantacje, wtedy jesteście w stanie wcześniej wykryć choroby i podjąć szybciej działania ochronne. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Akademii Rolnictwa.